Dobra, cześć kochani, witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj będzie bardzo szczegółowe, ale podstawowe szkolenie z tego, jak pracować na Instagramie, jak prowadzić swoje konto na Instagramie oraz co jest ważne, na co zwracać uwagę i jak wszystko przygotowywać. I zanim do tej części przejdziemy, też wykorzystam ten czas za to, że gdzieś tam Wy jesteście w ten piątek wieczorem, widzimy jaka jest frekwencja, no są tutaj osoby, którym po prostu na biznesie zależy na maksa, dlatego stwierdziłam teraz spontanicznie, że pokażę Wam już co czeka Was w bootcampie, który planujemy od początku stycznia, z jakimi tematami będziemy się mierzyć, więc pokażę Wam szybciutko prezentację. Będzie to trwało do około 10 minut, później opowiem Wam trochę o zasięgach na Instagramie, o tym, jakie mamy mniej więcej narzędzia na Instagramie, jak sobie je warto zwizualizować i zobrazować, w jaki sposób je wykorzystywać. I później oddam głos naszej Paulince, naszej pani ekspert dzisiejszego wieczoru, która pokaże Wam już naprawdę mega szczegółowo podstawy, na co zwracać uwagę, co jest ważne, jak budować relacje właśnie z wykorzystaniem narzędzi na Instagramie. I pokażę Wam też bardzo takie podstawowe presety i różne inne, także będzie się dużo działo. Jeżeli czegoś nie rozumiecie, jeżeli coś mówimy za szybko, czy też jeżeli używamy słów i nie do końca je definiujemy, to po prostu pytajcie w czacie i będziemy na to też na bieżąco odpowiadać. I teraz tak jak obiecałam, pokażę Wam, czym zajmiemy się podczas bootcampu i pokażę Wam w sumie, mam tak, mam dwie jakby krótkie prezentacje, które Wam teraz przedstawię, pokażę Wam tematy, wytłumaczę Wam też w jakim celu to wszystko będziemy robić. Ta się odpala i pokażę Wam też, z czym będziemy pracować na dodatkowych warsztatach podczas bootcampu dla LZ+. Do tych warsztatów też można będzie oczywiście się przyłączyć, jeżeli pozycję daną zrobimy. Więc to Wam też jako bonus dzisiaj szybko przedstawię. Będziecie pierwsi, którzy się o tym dowiedzą, jak mi się otworzy i odpali mój cudowny plik na moim przecudownym komputerze, który nie lubi nigdy współpracować. Dobra. Mam pierwszy. Więc jeśli chodzi o bootcamp będzie planowany tak samo jak po prostu te 90 dni, jednak tym razem stwierdziliśmy, że formułę zupełnie będziemy chcieli zmienić. Będziemy chcieli ją zmienić przede wszystkim z tego względu, że naszym celem teraz będzie wykształcić Was nawyki, wykształcić Was cechy, które my gdzieś tam automatycznie mamy, tak? Ponieważ bycie liderem to nie jest tylko to, że ja dzisiaj siadam na tyle godzin do pracy i ja wykonuję gdzieś tam swoją codzienną pracę, choćby nawet codzienną rutynę i to jest wszystko, ale bycie liderem to też przede wszystkim to, że kiedy jadę sobie na przyjażdżkę ze swoim mężem, ze swoim partnerem, to rozmawiamy o swoich celach, to planujemy kolejne cele, to patrzymy, mierzymy na wielką skalę. Bycie liderem i osobą, która osiąga w tym biznesie sukces, to nie jest bycie osobą, która mierzy nisko, mierzy na podstawie ok, byleby do pierwszej przeszkody i zobaczymy co dalej, tylko mierzy tak daleko, że te przeszkody po prostu w ogóle nie mają znaczenia, omijamy je, szukamy rozwiązań. Celem bootcampu będzie przede wszystkim zaprogramowanie Was wszystkich na szukanie rozwiązań, ponieważ ten biznes nie jest niczym innym jak szukanie rozwiązań, zamiast tkwienie gdzieś tam typowo w problemie. Będziemy pracować nad przekonaniami, będziemy robić bardzo, bardzo dużo, mianowicie będziemy mieć oczywiście szkolenia techniczne, takie podobne jak to dzisiejsze z Instagrama. Będzie dużo wspólnej pracy, ale to raczej w mniejszych grupach. Będziecie na pewno dostawać też co chwilę jakieś materiały, które będziecie mogli na szybko wykorzystywać w postowaniu, w treściach i tak dalej do pracy. Będziemy też przede wszystkim pracować nad rozwojem samoświadomości, to jest przede wszystkim fundamentem w zostaniu liderem. Rozwój samoświadomości odbywa się po prostu przez całe życie i tutaj nie ma czegoś takiego, że to nagle przystaje, że tutaj nagle przestaje pracować nad sobą. Będziemy pracować nad tym, jak zostać mentorem, jakie cechy muszę u siebie ukształtować. Będziemy patrzeć na to też zupełnie z innej perspektywy, będziemy patrzeć na to z tej perspektywy, kim ja tak naprawdę chcę być i co tak naprawdę dla mnie jest ważne, bo będziemy też oczywiście, zaczniemy od wyznaczania celów, tylko to będziemy robić troszeczkę też inaczej tym razem, ponieważ to, co jest ważne, kiedy nie osiągamy celów, to nie jest zawsze powodem tego, czy też winą tego, że coś robimy źle, a po prostu może niekoniecznie te cele były spójne z tym, co my tak naprawdę czujemy gdzieś tam głęboko w sobie, dlatego będziemy to omawiać też w zupełnie innej formule. Będziemy mieć również szkolenia negocjacyjne, sprzedażowe, wracamy do NLP, będziecie uczyć się przeróżnych technik wywierania wpływu, będziecie również obserwować różnego rodzaju
rodzaju manipulacje, z tego względu, że nie chodzi nam o to, żebyście oczywiście je stosowali, ponieważ pracujemy na czystej intencji i od zawsze patrzymy na to, by wywierać na innych ludzi w ten sposób, by sami oni mogli zdecydować, co jest dla nich dobre, bez wykorzystywania na siłę gdzieś tam krótkofalowego efektu wow, ale zobaczyli, ok, czy to jest rzeczywiście coś dla tej osoby, ale też w tym kierunku, żebyście zobaczyli, w jaki sposób też rozmawiają inni sprzedawcy, że kiedy będziecie rozmawiać z innymi liderami z branży, kiedy będziecie rozmawiać z innymi sprzedawcami z branży, zauważycie, jak wiele jest tam technik i sztuczek manipulacyjnych i będziecie to po prostu zauważać, bo wiele rzeczy często nie zauważacie ani w tekstach, które ktoś, załóżmy, wrzuca, ani w storkach, ani w ogóle w intencji drugiej osoby. Dlatego będziemy nad tym bardzo pracować i będziemy techniki NLP też wykorzystywać w celu takim, żeby programować swoją podświadomość przede wszystkim na sukces. I tutaj będzie Sandra bardzo dużą robotę z Wami robiła. Start będzie w czwartek 13.1, taka cudowna data, ale nie chciałam po 16, chciałam po prostu jak najszybciej, a nie chciałam też od samego początku stycznia, ponieważ wiem, że potrzebujemy jeszcze rozpędu, żeby tutaj się zebrać, więc ten bootcamp jak najbardziej możecie już zaczynać promować i już do niego zbierać osoby, które będą się przyłączać. Będziemy tworzyć bardzo dokładny plan na cały rok i przede wszystkim na te 3 miesiące. Celem będzie jak największa liczba nowych kierowników i nowych menadżerów, jak najwięcej kwalifikacji do wyjazdu menadżerskiego na nowy rok. I tutaj mamy kroki, które gdzieś tam rozpisałam. One mogą się w kolejności trochę zmieniać, bo będziemy je tak dopasowywać, co będzie na dany moment ważne. To, co na pewno będzie, będziemy tworzyć jak najbardziej plan na cały bootcamp. Będziemy mówić o swoim dlaczego, motywacji zewnętrznej, wewnętrznej, tworzyć swój szczegółowy dream team, jak do tej pory tego nie robiliśmy. Będzie projekt Canvas Kasia, białą, będą mocne strony, będziemy rozwijać swoje talenty, bardzo intensywnie nad nimi pracować. Będzie Zoom z Sandrą też od strony psychologicznej, gdzie Sandra połączy przede wszystkim, tutaj pomoże Wam stworzyć taką mapę psychologiczną połączoną z predyspozycjami naturalnymi, nabytymi. Będziemy mówić o budowaniu relacji, tu ja Wam dam dużo wskazówek do tego, jak ja w krótkim czasie bezpośrednio buduję relacje i rzeczywiście u mnie to fantastycznie działa, ponieważ uważam, że mam bardzo krótkie czasy, jeśli chodzi o zbudowanie relacji i zrekrutowanie nowej osoby do biznesu. Będzie 8, zarządzanie zespołem, jak stworzyć idealny system pracy. Będą niespodzianki, będzie bardzo fajne szkolenie z naszą panią coach Iwoną Gorbacz, bo nie wiem, czy kojarzycie, ale Iwona Gorbacz ogólnie jest po studiach coachingowych. Będzie niespodzianka, będzie Zoom z naszą top rekruterką Sylwią Marek, która podzieli się z Wami i jeszcze zobaczymy, jaką wiedzą. Będzie niespodzianka też Zoom z Pawłem. Ja już powiedziałam Pawłowi, że będę chciała coś na zasadzie, jak budować mistrzowskie zespoły, ale będę chciała też wiele wskazówek w kierunku tego, jak profesjonalnie prowadzić swoje media społecznościowe pod kątem technicznym. I na samym końcu będziemy świętować oraz będzie wydanie certyfikatów za udział w bootcampie, więc dostaniecie wszyscy certyfikaty za udział w tym bootcampie. I tak jak mówiłam, szkolenia mogą zostać przesunięte w zależności, co będzie potrzebne. I to, co będziemy przede wszystkim, od czego warto zacząć już dzisiaj, żeby przygotować się do bootcampu, to przede wszystkim zrobić sobie refleksję na temat 2021, tak? Jakie cele wyznaczyłam na ten rok, co osiągnęłam, dlaczego coś osiągnęłam, dlaczego czegoś nie osiągnęłam. Obejrzeć już stare szkolenia. Weźcie się wyciszajcie, please. Ja nie chcę was tam powiedzieć, że mogę zapisać. Dobra, już. Możecie obejrzeć już stare szkolenia z Klubu M, ponieważ jest tam masa wiedzy, masa bardzo profesjonalnych materiałów i przykłady też będę Wam podsyłać na Telegramie, co możecie oglądać, w jakim kierunku możecie się szkolić, żebyście już pracowali nad tą samoświadomością, ponieważ to, co zawsze mówimy, bardzo ważne jest to, żeby cały czas, czekajcie, bo mi się nie włącza to, co ja bym chciała, bardzo ważne jest to, żebyście przede wszystkim cały czas kształtowali swoją samoświadomość i cały czas nad tym pracowali. Mi się tutaj nie chce ten LZ włączyć. W każdym razie, jeśli chodzi o kwestie naszych LZ-ów, bootcamp LZ, mam się tu włączyć, co się dzieje? Momencik. Note. Plik. Otwórz. To chcę. Otwórz. Coś mi ścina.
W każdym razie na Bootcampie LZ Plus będziemy razem dokładnie przechodzić wszystkie szkolenia według książki Tożsamość Lidera. Będziemy ją razem przechodzić w trochę innej formule. Najpierw będziemy przygotowywać zadania, później będziemy je na Zoomie omawiać. Czyli nie będzie coś na zasadzie ja daję zadania i wykonujecie, tylko po prostu już wcześniej będą zadania, my na Zoomach będziemy je omawiać. Ponieważ wiem, że wiele książek gdzieś tam czytacie, ale do końca ich nie przerabiacie, a w książkach nie chodzi o to, żeby je przeczytać i olać i odłożyć na bok, tylko żeby je przede wszystkim przepracować. Dobra, ja już tutaj jeszcze zrobię szybko udostępnianie ekranu, żeby było dla wszystkich, bo będzie zaraz Paulinka udostępniać. I teraz tak, jeśli chodzi o Instagram, ja na początku udostępnię, powiem Wam coś o limitach, jeśli chodzi o Instagram, które są niesamowicie ważne w działaniu na Instagramie. I powiem Wam po kolei, co na tym Instagramie gdzieś tak mamy ogólnie, z czego warto korzystać i oddam głos Paulince. Więc jeśli chodzi o limity, na Instagramie również, tak jak na Facebooku, jest coś takiego jak limity. I na Instagramie nie dodajemy znajomych, a obserwujemy kogoś i ktoś może obserwować nas z powrotem lub może nas nie obserwować. Więc jeśli chodzi o limity, my możemy maksymalnie obserwować 7,5 tysiąca osób. To, co jest też bardzo ważne, to żeby nigdy liczba tych osób, które my obserwujemy, nie była wyższa od liczby osób, które obserwują nas, ponieważ wtedy oznacza to, że to my nie tworzymy fajnego kontentu, tylko bardziej interesujemy się innymi, bardziej to my jesteśmy obserwatorem niż osobą, którą obserwują, to jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o wysyłanie wiadomości, maksymalnie dziennie można wysłać około 180 wiadomości dziennie, nawet bym powiedziała 100. Około 100 wiadomości, nawet teraz 50, to jest też zależne od konta. Przez pierwsze 3 miesiące, jeżeli macie nowe konto na Instagramie, to jest znacznie, znacznie mniej. Nawet tych 50 wiadomości nie ma, warto zaczynać od 20 maksymalnie, ponieważ konto musi gdzieś tam chwilę podziałać. Jest to związane z tym, że bardzo łatwo jest automatyzować pracę na mediach społecznościowych, czyli podpinać różnego rodzaju boty, które za ciebie wysyłają wiadomości, które za ciebie followują ludzi i bardzo dużo tego typu rzeczy też robiliśmy, tak? Robiliśmy zawsze i robimy nadal i robić będziemy jeszcze więcej i jeszcze lepiej, bo cały czas nad tym pracujemy. Jeśli chodzi o limity obserwujących, obserwować oczywiście dziennie, maksymalnie dziennie ilość kont, jaką mogę obserwować, to jest 180, kiedyś sobie wyobraźcie było 1800, więc jeżeli się pytacie, dlaczego niektórzy mają tyle followersów, to jest to związane właśnie z tym, że podpinało się często bota, który followował dziennie 1800 kont, w weekend przestawał followować, bo wiadomo, że mamy limit, możemy followować maksymalnie 1700. Tamte osoby followowały nas z powrotem i stąd brało się to, że wiele osób gdzieś tam tych dużo followersów ma. Także tutaj, jeżeli chodzi o liczbę, nie patrzcie w ogóle na liczbę, ile wy macie followersów, ile ktoś ma, bo jeżeli ktoś wcześniej zaczynał, miał lepiej, miał łatwiej, jeśli chodzi tutaj o liczby, ale dzisiaj żaden marketingowiec nie patrzy tylko na liczbę followersów, ale też na zaangażowanie pod waszymi postami, na to, ile osób komentuje wasze treści, na to, ile osób też lajkuje wasze treści. Paulinka pewnie będzie mówić o funkcji tam, żeby wyłączyć polubienia itp. Ja teraz wam pokażę jeszcze tutaj w skrócie, bam, jeszcze wam powiem trochę o zasięgach i pokażę wam mój telefon. Boże, jakie skupienie. Co ja chcę za skupienie? Ja nie chcę skupienia, ja chcę po prostu zrobić... ekran mam, dobra. Dobrze. Więc jeśli chodzi jeszcze o zasięgi, bardzo ważna kwestia, jeśli chodzi o zasięgi w mediach społecznościowych, zawsze jest ta sama zasada. No dobra, akurat tutaj na Instagramie nie mam możliwości dodania treści bez, czyli samego tekstu bez zdjęcia, więc wiadomo, że gdzieś tam zasięgi robi oczywiście dodanie zdjęcia z treścią. Jeżeli dodamy do tego hashtagi tak zwane, to oczywiście też robią one zasięgi, ponieważ zaraz Wam pokażę, możemy wyszukiwać też coś po znacznikach, czyli po hashtagach. Są różne szkoły, są szkoły, które mówią, wrzucajcie hashtagi na sam dół tekstu Waszego posta i wiele osób tak robi, że tutaj na samym dole wrzuca pod postem, na dole posta 1000 hashtagów. Jest szkoła, która każe maksymalnie 10 hashtagów. Jest szkoła, która mówi wrzuć pierwszy komentarz, bo to samo praktycznie i lepiej to optycznie wygląda. Ja lubię szkołę, w której w tekście oznaczamy pewne rzeczy, czyli tak jak tutaj bym miała ten tekst, to załóżmy rutyna, mogę sobie zahasztagować, czy też nocny Marek. Ja nie jestem taką fanką hashtagów, po prostu je olewam, co też może za dobre nie jest. I teraz tak, co tutaj mamy?
Jak widzicie, nasze konto to jest przede wszystkim tutaj zdjęcie profilowe, biogram. Paulinka Wam zaraz szczegółowo to wszystko powie. Mamy tutaj coś takiego jak wyróżnione, story, czyli relacje, to samo co macie na Facebooku. I niżej mamy tak zwany feed. Wyobraźcie sobie, że ten feed to jest trochę tak, jakbyście weszli na fejsie, na Waszą stronę główną Waszego konta i tam macie Wasze treści. I tutaj mamy... To jest nasz feed, to są nasze zdjęcia. Można je ładnie, fajnie, optycznie robić. Można robić, nie wiem, pasek jakichś tam zielonych, żółtych, różowych cytatów, środkowy coś innego albo środkowy społeczność, tamto, tamto. Można się z tym fajnie bawić. Mamy teraz taką opcję jak tutaj jest rolki. Rolki działają podobnie jak TikToki i wbijają fajnie też lajki. Warto z tego korzystać, bo pamiętajcie, że zawsze nowe narzędzia, które wychodzą w mediach społecznościowych, zawsze mają największe zasięgi, w szczególności na początku, więc warto się na tych nowych narzędziach też wybić. Tutaj mam Insta TV, czyli takie live'y, które gdzieś tam robiłam na story i udostępniłam, czy jakieś po prostu filmiki, które wrzuciłam, były dłuższe. I tu po prawej bardzo fajna rzecz, to są zdjęcia osób, które mnie oznaczyły w swoich postach. Czyli załóżmy, tutaj mam na przykład Kasię i tak samo u Kasi, jak wejdę, to tutaj na przykład ona ma też zdjęcia, gdzie ona została oznaczona. Teraz ja nie dojdę do tego, do tej foty pewnie, bo dziewczyny bardzo dużo wrzucają. Ja zobaczę, dojdę czy nie dojdę. A w każdym razie znaczniki fajnie działają, bo na zmianę możecie się też zawsze wypromować tym, na przykład z Paulinką, to tutaj też nie dojdę, bo tu pewnie 1000 zdjęć jest. A więc tak działa tutaj ten feed i warto go wykorzystywać zasięgowo. Pamiętajcie, że jeżeli lajkujecie też komuś zdjęcia, posty, to też zwiększa Wasze zasięgi. I taka sama zasada jest we wszystkich mediach społecznościowych o interakcjach. Każda interakcja z innym uczestnikiem w mediach społecznościowych, czy to będzie polubienie jego zdjęcia, czy to będzie skomentowanie. Komentarz już ma na pewno większy zasięg niż lajk, ponieważ i większe zaangażowanie gdzieś tam ma, tak? I też kiedyś była taka zasada na Facebooku, o tym głównie mówiono, na Instagramie może trochę mniej, że jeżeli komentarz ma więcej niż 3 słowa, jest więcej wart niż na przykład komentarz, który ma mniej niż 3 słowa. Dlatego też w pewnym momencie zaczęliśmy komentować większą osób. Zawsze warto jest obserwować dużo osób, ale ważne jest, żebyś tutaj, tak, limit jest zawsze 7500 maksymalnie, możesz to obserwować, ale zawsze patrz, żebyś ty miała więcej obserwujących niż po prostu miała obserwowanych, bo wtedy to konto jest bardziej atrakcyjne, jeśli chodzi o Instagram, nie? To jest taka główna zasada. No i dobra, tutaj na domku mamy coś takiego jak strona główna na fejsie, czyli tutaj widzimy posty osób, które obserwujemy. No i mamy tutaj też coś takiego jak story. Tutaj widzimy przeróżne stories różnych osób, co też bardzo fajnie działa, bo oczywiście są boty na oglądanie story, tak zwane story viewa. My też takie boty będziemy mieli za jakiś czas. Pracuję nad nimi, tylko troszeczkę muszę formułę zmienić, ponieważ te boty nie mogą funkcjonować przez przeglądarkę, bo Instagram tam banuje nam stronę do loginu. Jak jest jedno konto, to spoko, ten bot działa, ale jak jest więcej, to po prostu nas wywala, więc teraz pracuję nad zupełnie innym kodem na podstawie API bez wykorzystywania WebDrivera i będą one też działać, ale to, co możecie zrobić na przykład w ciągu dnia, żeby zwiększyć też swoje zasięgi, to przykładowo siadać i odpalać komputer, czy to przeglądarkę, nawet Google Chrome i tam się zalogować na Instagramie i wejść po prostu w stories. Niech te stories sobie lecą. Niech te stories sobie lecą i po prostu oficjalnie Wasze konto ogląda inne konta, bo pamiętajcie, że jeżeli też Wy będziecie oglądać storki innych, to te osoby też automatycznie będą zauważać, w szczególności też osoby, które pracują podobnie jak Wy, czy też są influencerami, czy też mają mało followersów, będą widzieć, o, ta osoba mnie obserwowała, ciekawe, co to za osoba jest. I w tym momencie będzie ta osoba też wchodzić na Wasz profil, bo zwiększanie jakby zasięgów, to nie jest koniecznie robione manualnie czy też technicznie od strony mediów społecznościowych, ale patrzcie też, w jaki sposób możecie zwrócić na siebie uwagę. Dzisiaj marketing, widzicie, jak się rozwinął, do jakiego etapu. Dzisiaj przede wszystkim walutą przyszłości jest prywatność, to co mówiłam już 2-3 lata temu, działając w tej branży, działając online,
sprawdza się maksymalnie i to, co teraz się też tutaj rzeczywiście zaczyna dziać, to znowu wraca stare motto marketingowe: wyróżnij się albo zgiń, i tak jest zawsze, marketing cały czas tak działa, jest wyróżnij się albo zgiń, za chwilę wprowadzamy coś nowego, z czego korzysta mała ilość osób, jest wielki boom i bardzo dużo, bardzo szybko idzie coś zrobić na tym narzędziu i nagle z tego narzędzia korzystają wszyscy, jest przepych, znowu trzeba się wyróżnić i znowu wychodzi coś nowego, nie? I tak to jest cały czas takie kółko i wychodzi coś nowego, łapiemy się za nowy trend, robimy nowy trend i znowu robi tego coraz więcej osób i znowu musimy się mega wyróżnić i znowu zacząć to z nowego i praktycznie marketing cały czas tak się w kółko kręci i na tym polega, tak? Dlatego często mówimy, że wracamy do starej rzeczy, które działały kiedyś, bo one działają nadal. Dobra, więc co tutaj mamy? Mamy coś takiego jak lupka i lupka nas bardzo interesuje, ponieważ jeśli chodzi o lupkę, mamy tutaj konta, możemy wyszukiwać konta, możemy wyszukiwać po dźwięku, możemy wyszukiwać po znacznikach, możemy wyszukiwać po miejscach, bardzo fajne, bo możemy sobie wpisać, załóżmy, jestem teraz w Opolu i szukam ludzi z Opola, wpisuję sobie Opole i wychodzi mi Opole i tutaj będę miała wszystkie posty, które gdzieś ktoś oznaczył, że był w Opolu. O tej Warsaw? Nie. Ktoś inny wrzucił Warsaw, widzę. Czy po znacznikach? Bardzo fajnie, na przykład po znacznikach. Moje ulubione znaczniki to jest mama i syn, mama i córka i tak dalej. I ja Wam powiem, że ja jestem osobą, która bardzo lubi scrollować czy Facebooka, czy Instagram. Ja wykorzystuję przede wszystkim media społecznościowe też do tego, żeby się nimi pobawić, tak? Czyli kiedy ja sobie siadam na Face'a, kiedy ja siadam sobie na Instagrama i przeglądam tu laskę jakąś, tam laskę jakąś, ja patrzę i ja docelowo wybieram, okej, ta dziewczyna rzeczywiście tutaj publikuje fajne treści, tak, z nią chcę teraz porozmawiać, ona jest ciekawa. Kiedy mi wyświetlają się reklamy na Instagramie i widzę, że ktoś zajmuje się czymś podobnym albo rekrutuje, albo nawet niech to będzie coś, jakaś rekrutacja do zwykłej firmy, ja powiem Wam, że ja wszędzie się zgłaszam, wszędzie wszystko obczajam i zawsze patrzę, jak na przykład tworzyć różnego rodzaju ankiety, inspiruję się tym, ponieważ to naprawdę bardzo, bardzo dużo pomaga i bardzo dużo dalej jest też w Waszym rozwoju i jesteście cały czas na czasie i wiecie, co się dzieje też w konkurencji. Jeżeli chcecie być zawsze przed konkurencją, musicie ją też bardzo dobrze znać. Dobra, Paulinka, jesteś? Jestem, no. Dobra, weź zobacz, czy możesz udostępnić ekran i ja Ci już praktycznie mogę oddać głos. Także wielki aplauz może dla Paulinki, że znalazła dla nas czas, bo do Polski jedzie. Kiedy ty jedziesz do tej Polski? Jutro. Jutro, także totalny spontan, ale wiedzieliśmy, że jest dużo osób, które jeszcze Instagrama nie ogarniają, dlatego Paulinka jest tu z Wami. Dobra, oddaję Ci głos. Zanim udostępnię ekran, bo potem pewnie mnie nie będzie widać, więc w sumie troszeczkę Wam powiem. Ogólnie ja na Instagram przeszłam od momentu, kiedy straciłam konto na fejsie już jakiś czas temu i na początku, tak jak każdy, prowadziłam Instagram pod kątem takim, wiecie, dodawanie zdjęć, jakichś tam powiedzmy cytatów, jakieś tam hashtagi i tak dalej. I generalnie biorąc pod uwagę to, jak się to wszystko rozwinęło, to Instagram, biorąc pod uwagę na przykład Facebooka czy TikToka, to jest miejsce, gdzie podobało się wcześniej podobała się idealność, bycie idealnym. Natomiast teraz niesamowite jest to, żeby być autentycznym, żeby być tam prawdziwym. Więc tutaj na przykład, jeżeli powiedzmy, tak jak Patrycja powiedziała, kiedyś się ludzie skupiali na followersach, skupiali się na lajkach i tak dalej, teraz to nie jest ważne. Ważne jest to, żeby być autentycznym, żeby mieć zaangażowaną społeczność, bo nie wiadomo, bo nieważne, co będziecie tam mieć na tym koncie, czy będziecie tworzyć swoje produkty, wasze szkolenia, czy będziecie robić marketing czy biznes, to zawsze przy zaangażowanej społeczności będzie Wam łatwiej. Bo po co Wam ludzie, którzy Wam nie będą reagować na story, którzy w ogóle nie będą zaangażowani tym, czym Wy się zajmujecie. Po co Wam 10 tysięcy osób, skoro tak naprawdę pod Waszymi postami nie będzie zero zaangażowania, więc nie będzie to przekazywane dalej, nie będziecie trwać do nowych osób, a to nowe osoby to są takie perełki, które Wam pomogą tworzyć tutaj to Wasze konto, Wasz biznes, Waszą markę osobistą, ponieważ wiadomo, że my robimy biznes, ale my wykorzystujemy media społecznościowe, żeby tworzyć swoją markę, bo my nie mówimy, że my współpracujemy stricte z tą firmą, my współpracujemy z tamtą firmą, ale my tworzymy siebie i tak jak moja zdrowa zmiana wyszła na poczet tak jakby tego całego rozwoju, który gdzieś tam we mnie zaszedł, ale też ja utożsamiam się powiedzmy z tym, z wartościami firmy, ale też tworzę swoje pomysły i tak jak rok temu na przykład ja porzuciłam content samych zdjęć na content grafik, ja byłam w tym zielona, ja nie potrafiłam robić grafik, ja nie potrafiłam robić totalnie nic i jak sobie zjedziecie
Znaczy zresztą za chwilę Wam pokażę, ale jak na początku sobie zjedziecie na moje konto, to te grafiki były jakieś cytaty, jakieś pierdoły, w ogóle no takie niedowalone, że tak powiem, ale z biegiem czasu zaczęłam się rozwijać, ponieważ mi się to zaczęło podobać i kiedy wcześniej ludzie mówili, no, że po co ty tam robisz, po co ty się bawisz, tak teraz pytają, jak ja to robię, więc tutaj przychodzę do Was dzisiaj, oczywiście nie jestem w stanie Wam powiedzieć wszystkiego, więc to będzie podzielone, natomiast pokażę Wam takie sposoby, które rzeczywiście ułatwią Wam pracę na Instagramie i zaangażują Wam bardziej społeczność, a chyba o to nam chodzi. Więc tutaj już udostępnię. Poczekajcie. Dajcie znać, czy widać. Widać. Dobra. Więc tak, lecimy z Instagramem od podstaw. Instagram to nie tylko posty, ale tak jak już mówiłam, marka osobista. To relacje, czyli zaangażowana społeczność, to twoje zainteresowania, twoje refleksje i twoja grupa docelowa. Czyli stricte nie musimy cały czas pisać o jednym, ale możemy tak jakby zastanowić się, wziąć ze sobą notatnik, wziąć telefon i zapisać swoje na przykład pomysły na posty, tak? Pomysły na story, co chcemy na przykład ludziom przekazać. Bo dzięki temu, że będziemy mieli pomysły, będziemy mogli jakąśkolwiek strategię ustalić, będziemy patrzeć na przykład, jak ludzie na pewne rzeczy reagują i to nam ułatwi, bo jeżeli czasami nie mamy pomysłu, co dzisiaj dodać, to ten pomysł przyjdzie właśnie z tego, że mamy coś zapisanego, a potem jeden pomysł rodzi kolejny, następny, następny i tak to potem zaczyna się fajnie rozwijać. To twoja wizytówka, ta, która powinna zawierać nazwę użytkownika, która jest łatwa do zapamiętania, czyli nie na przykład Magdalena Buziaczek 1234, tylko na przykład Magdalena na przykład powiedzmy Jabłońska, tak? Albo Anna Kowalska na przykład, albo wtedy na przykład jakaś twoja nazwa, tak jak u mnie na przykład jest zdrowa zmiana, ale w bio mam Paulina Kułaga, tak? Czyli moje nazwisko, które jest gdzieś tam, wiadomo, nie każdy mnie kojarzy po tym, ale gdzieś tam rzeczywiście staram się wszędzie, jak dodaję grafiki czy cokolwiek piszę, to zawsze gdzieś tam rzeczywiście używam tej mojej nazwy zdrowa zmiana, żeby się z ludziom po prostu ta nazwa kojarzyła. I wyraźne zdjęcie profilowe, na którym jesteś uśmiechnięta, czyli to nie ma być zdjęcie, ja zaraz Wam pokażę na tym przykładzie na przykład, gdzie robimy manipulację światłem i tutaj widzicie, nie mam żadnego filtra, znaczy nie mam żadnego preseta, nic tak dalej, tylko wszystko użyte poprzez Instastory i to górne zdjęcie, macie zdjęcie, że robiłam ze światłem, a to drugie robiłam pod światło. Widzicie różnicę? Jest to mega doświetlone zdjęcie, jest to zdjęcie wyraźne i właśnie takie zdjęcia najlepiej wrzucać, bo to nie chodzi o to, że to ma być idealne, że to ma być perfekcyjne i tak dalej, bo nikt nie jest idealny i wy macie pokazywać się takim, jakim jesteście. Ale biorąc pod uwagę to, że rzeczywiście Instagram lubi ładne zdjęcia, lubi ładne, wyraźne Instastory, no to rzeczywiście, jeżeli mamy możliwość albo doświetlenia naturalnym światłem, tak, naturalnym światłem dziennym, albo zainwestowania po prostu małych jakichś pieniędzy w lampę, która nam to światło też da. Co do tej wizytówki, to jeszcze biogram, tak? Biogram nie ma zawierać na przykład tylko jakieś rzeczy typu, nie wiem, lubię to i to, lubię tamto i tamto, to już przeminęło. Ogólnie w biogramie, to jest takie wasze przedłużenie tego, kim jesteście, macie się napisać, czym się zajmujecie, co obserwatorzy mogą u was znaleźć, jak im możecie pomóc, co oferujecie, tak? Więc tutaj jak na przykład ja sobie jeszcze wejdę do siebie, u mnie na przykład, tak, mam nauczę cię, jak budować codzienne nawyki, które wzmocnią twoje zdrowie i mentalną siłę, pokażę ci, jak budować biznes zdalnie, tak, czyli krótko na temat, bez jakichś zbędnych rzeczy, jest to czytelne i tak naprawdę osoby, które wchodzą na mój profil, wiedzą, czym się zajmuję i wiedzą, co mogą u mnie znaleźć. Tutaj już o tym mówiłam. Instagram to nie tylko zdjęcia, ale tak jak Patrycja mówiła, Instastory, rolki, tak, czyli reelsy, live'y, grafiki, IGTV. I teraz tak, jeżeli w ogóle chodzi też o Instastory, ja też w ogóle nie jestem fanką tego, żeby codziennie wrzucać posty, no bo wiadomo, że jeżeli mamy wrzucać codziennie posty, które są mało wartościowe, ale tylko po to, żeby wrzucić, to jest bez sensu, bo Instastory są ciekawsze z uwagi na to, że one trwają tylko 24 godziny, są tylko dostępne 24 godziny. I tak naprawdę Instastory, dzięki temu, że używacie tego, pokazujecie siebie, nie tylko pod kątem zdjęć, ale pod kątem tego, jakie macie zainteresowania, co robicie na co dzień,
jak się, z czym się utożsamiacie i tak dalej. I tak jak ja na przykład, powiedzmy, jestem osobą, która gdzieś tam na co dzień jest mega pozytywna i tak dalej i gdzieś tam rzeczywiście taką tematyką się zajmuję, to na story też pokazuję jakieś, nie wiem, swoje wtopy, jakieś rzeczy, które mi nie wyszły, jakieś rzeczy, którymi się pasjonuję i tak dalej. Więc to ma być takie wasze życie od kulis, taki wasz film. Twoja marka osobista polega na tym, że wy poza tym, że się utożsamiacie z jakąkolwiek firmą, z jakimkolwiek biznesem, musicie sobie wyobrazić, że jest to wasza witryna sklepu, tak? Która jest chlubna, która przyciąga uwagę, która sprawia, że tak naprawdę ktokolwiek na nią spojrzy, ma ochotę wejść i zobaczyć, co jest w środku. I tak właśnie ma wyglądać wasz profil, tak? To wasza wizytówka, która ma przyciągać uwagę, ale treści mają tą uwagę zatrzymać wśród odbiorców. I teraz, marka osobista to również spójność poprzez kolory, presety i czcionki. I teraz ja tak sobie będę przechodzić i teraz zobaczcie. Weź jeszcze Paulinka, wytłumacz, co to są presety itp., bo to są osoby też bardzo, bardzo początkujące, nie? To teraz zobaczcie, preset to jest inaczej jak nałożenie koloru. Już wam wytłumaczę na przykładzie tego zdjęcia, bo sobie specjalnie ja wzięłam. Czekajcie, bo ja tutaj mam teraz. Dobra, chwila. Zobaczcie, zdjęcie wygląda tak, a wyglądało tak. To jest nałożenie koloru, tak? To jest nałożenie koloru na to, akurat jest zdjęcie przed i po. I zauważcie, że jak ja sobie obrabiam zdjęcia, nie przerażcie się, bo mam ich sporo, to każde zdjęcie przerabiam praktycznie w tym samym stylu. W momencie, kiedy ja tak przerabiam, to tutaj tworzy mi się spójna całość. I oczywiście ja mam czasami tak, bo teraz mam nowy na przykład styl, tak, że sobie gdzieś tam zmieniłam te kolory, bo na początku, już wam przejdę do samego początku, wyglądało to zupełnie inaczej. Ja tworzyłam post tak jak każdy inny, ale zwyczajnie brakowało mi czasu, żeby robić sobie codziennie zdjęcia, żeby co chwilę gdzieś tam wychodzić, był ten lockdown i tak dalej, zaczęłam kombinować i zobaczcie, tutaj się od tego się to wszystko zaczęło, bo wcześniej miałam taką siatkę, tak jak właśnie Patrycja mówiła, że w jednym rzędzie miałam na przykład jakieś przepisy zdrowe, to wszystko gdzieś tam sama robiłam, a potem miałam po prostu jakieś tam swoje zdjęcia, jakieś tam inspirujące cytaty i tak dalej, i tak dalej. Później zaczęłam robić, o widzicie, to były moje początki, gdzie w ogóle nawet to nie było do końca czytelne, więc potem z tego zrezygnowałam i zaczęłam robić zupełnie coś innego, ale to też gdzieś tam zaczęłam łączyć tak, żeby rzeczywiście to przyciągało uwagę, bo tak jak Patrycja powiedziała, jest tyle osób, które działają w ogóle w mediach społecznościowych, że wy musicie nauczyć się przyciągać uwagę. I tutaj zaczęłam już kombinować z innymi kolorami, więc gdzieś tam to też przechodziło, wiecie, o jeszcze Patrycją live, przechodzić zaczęło w inny, gdzieś tam, w inną kolorystykę i tak dalej, ale cały czas trzymałam się gdzieś tam jednego schematu. Tutaj na przykład widzicie, w jednym rzędzie miałam, po ukosie miałam na biało, potem miałam jakieś z naturą, że tak powiem, więc gdzieś tam się trzymałam tego jednego schematu i starałam się rzeczywiście dawać te wartości tutaj, gdzie to sobie stworzyłam, naprawdę bardzo proste te grafiki, ale ja się tego nauczyłam poprzez to, że cały czas szukałam inspiracji, uczyłam się nowych rzeczy, próbowałam, tak? Więc ja nie mówię, że wy musicie robić to samo, natomiast chcę wam pokazać, że to jest niesamowita możliwość. I tutaj na przykład, jeżeli sobie zainstalujecie Lightrooma, bądź Wasko, bądź na przykład po prostu będziecie korzystać z Instagrama, bo na Instagramie też jak dodacie sobie post, powiedzmy, no nie wiem, wrzucę jakiś taki na szybko, powiedzmy ten, to tu może inaczej. Nie wiem, jak to tak szybko. O. Czekaj, a nie, bo to jak się nadaje post, poczekajcie. O, teraz będzie. Jak dodajemy post, to tutaj na Instagramie mamy mnóstwo różnych opcji. To są właśnie presety, to są te filtry, tak? Tylko, że to nie są filtry, które zmieniają, że zrobić naszą twarz, bo takich filtrów akurat nie lubię, aczkolwiek po prostu podkręcają kolor. Więc tutaj, zobaczcie, macie mnóstwo różnych kolorów. Możecie po prostu dobrać taki, który wam się najbardziej podoba. Możecie jeszcze to zedytować, tak? Możecie tutaj naprawdę kombinować niesamowicie. Zobaczcie, z jasnością, możecie przyciemniać, rozjaśniać, możecie kontrastować, możecie troszeczkę osłabiać ten kontrast. Możecie dawać tutaj większą strukturę, w sensie tak jakby bardziej jest to wyostrzone, tak? Więc tutaj możecie kombinować naprawdę niesamowicie z tym, żeby te zdjęcia wyglądały fajnie i tutaj nie musicie za to płacić, tak? Ale jeżeli na przykład tak robicie, to zapamiętajcie sobie jeden styl, czyli jeden kolor, tak? Żeby nie było tak, że jeden zdjęcie będzie takie,
kolejne zdjęcie będzie w takim tle, kolejne będzie w takim tle, bo to nie będzie spójne. A jeżeli chodzi o budowanie marki osobistej i w ogóle budowanie fajnych zasięgów na Instagramie, no to fajnie to robić rzeczywiście, żeby to wyglądało spójnie, bo dzięki temu się wyróżnicie. Jeżeli chodzi o takie inne aplikacje, z których ja korzystam, no to jest akurat Lightroom, tak? Więc ja akurat tutaj, na przykład jeżeli wejdziemy sobie powiedzmy na Lightrooma, to tutaj możemy sobie, wiadomo, sami dozować światłem i tak dalej, możemy sobie to poszukać na... Wyciszona jesteś, nie słychać cię. Czy ja tego nie słyszę? Nie. No, nie słychać. No, Paulinka, nie słychać cię. Ja Lightrooma osobiście w ogóle nie ogarniam. No, Paulinka. Gdzie ona jest? Chyba ją całkiem wywaliło, bo nie jest nawet aktywna. Nie, zaraz wejdzie. Dobra, macie pytania jakieś do tej pory? Coś jest niejasne, to piszcie w tym czasie. Paulinka, coś cię było słychać, ale tak 50. A na czym skończyło? Na Lightroomie. Wezwałeś zdjęcie i dawałeś ekspozycję i ten, twoje zdjęcie jeszcze. Aha, czyli to rozumiemy ogólnie z tymi presetami, o co chodzi? Pokazywałam, bo ja pokazywałam to na przykładzie właśnie tego zdjęcia, żebyście sobie na Instagramie też można przerabiać i na Lightroomie to wszystko było? Czekaj, wiesz co, końcówki chyba nie było. Dobra, lecimy. Dobra, widać wszystko, widać. Czyli tak, spójność poprzez kolory, czyli to, co Wam pokazywałam na moim profilu, tak? Czyli ja tak jakby funkcjonuję na kilku kolorach, które wcześniej sobie dobrałam, na presetach, czyli na tych filtrach, które ustawiamy do zdjęć. Czyli poprzez to, że ustawiamy jeden kolor, na przykład zdjęć, które nakładamy na nasze zdjęcia, czyli tych filtrów, mamy dzięki temu spójność naszego feedu, czyli naszej tej siatki graficznej. I tak samo czcionki, tak? Jeżeli ja na przykład tworzę jakąś grafikę, to nie robię tak, że jedna grafika jest tą czcionką, druga jest inną czcionką i tak dalej, tylko rzeczywiście robię to wszystko spójne, żeby to było widoczne poprzez robienie odstępów, poprzez robienie różnych też marginesów, tak? Zostawianie marginesów. Ale marka osobista to również wizja, tak? Czyli dawanie wartości, dzielenie się swoją historią, dzielenie się doświadczeniem, pokazywanie swojego życia od kulis. I tak jak tutaj Wam pokazywałam wcześniej, ja się trzymałam kolorystyki zdjęć wcześniej tutaj na podstawie takiego bardziej różu, fioletu i tak dalej, po czym teraz przeszłam już bardziej w beże, w taki delikatny fiolet, ale już takie bardziej stonowane kolory, więc tak to u mnie gdzieś tam się zmieniło. I tak samo, tak jak właśnie Patrycja mówiła, zapisane relacje powinny być u Was na profilu, ponieważ jest to przedłużenie Waszego biogramu. Więc jeżeli chcecie, aby osoby, które wchodzą na Wasz profil, wiedziały, kim jesteście, czym się zajmujecie i co mogą u Ciebie znaleźć, powinniście po prostu zapisać pewne rzeczy, tak? Czyli u mnie na przykład, u mnie jest to właśnie rozwój duchowy, są to różnego rodzaju zdrowe przepisy, są to afirmacje, jest zakładka o mnie, którą nagrałam stricte, możecie to nagrać, możecie opisać, ale to jest mega ważne, że w momencie, kiedy nowe osoby przychodzą do Was, to one widzą, kim jesteście i jaką macie energię i tak dalej i co mogą u Was znaleźć, więc to jest też mega istotne, żeby to sobie ustawić. I teraz wyróżnione relacje. Możecie stworzyć w taki sposób, że w momencie, kiedy wchodzicie do siebie na story, to na samym dole, po prawej stronie, gdzie macie te trzy ikonki, połączenie z Facebookiem, wyróżnione i więcej, to wchodzimy sobie w tą kropeczkę wyróżnione relacje
I tutaj możemy plusikiem po prostu stworzyć te wyróżnione relacje. Możemy stworzyć właśnie tutaj, bo widziałam, że Patrycja ma bez opisów akurat. Ja mam akurat podpisane, żeby było po prostu to bardziej gdzieś tam widoczne, tak? I po prostu dodajemy sobie do danej afirmacji, do danej relacji i dzięki temu to pokazuje nam się potem na profilu. Jak budować zaangażowanie? Bo wiadomo, że jeżeli będziemy mówić do wszystkich i do nikogo, to to jest bez sensu. I ja kiedyś też mówiłam, hej kochani, bla, bla, bla. Natomiast teraz gdzieś tam zwracam się głównie do kobiet, czy na TikToku, czy na Facebooku, czy na Instagramie, więc też tak to robię na story. Więc ja określiłam swoją grupę docelową, tak? Ponieważ nie możemy tworzyć do wszystkich, bo jeżeli będziemy tworzyć do wszystkich, to tak naprawdę nikt nie będzie tym zainteresowany, bo my będziemy ciągle tak jakby skupiać się na większości, a nie skupiać się na grupie docelowej. Czyli na przykład powiedzmy, jeżeli moją grupą docelową, jeżeli ja zajmuję się rozwojem, jeżeli ja się zajmuję na przykład pewnością siebie, afirmacjami i tak dalej, są to głównie kobiety, są to kobiety w różnym wieku tak naprawdę, które na przykład są, nie wiem, niepewne siebie, które na przykład mają problemy z wagą, które mają problemy na przykład z finansami, które mają problemy w ogóle ze sobą, że tak powiem, ogólnie z przekonaniami, ponieważ ja sama gdzieś tam przeszłam przez tą drogę i ja dzięki temu mogę pomagać tym kobietom, ponieważ jest to gdzieś tam moja grupa docelowa, tak? Ale tak jak Patrycja mówiła, że jej grupą docelową są mamy, są kobiety, które na przykład mieszkają w Niemczech albo ogólnie mieszkały za granicą, które na przykład chcą wyjść ze swojej strefy komfortu i tak dalej, to jest gdzieś tam grupa docelowa na przykład Patrycji, tak? Więc tutaj też warto sobie tą grupę docelową określić, żeby zadać się ogólnie do swojej grupy docelowej, a nie do ogółu. Kolejnym takim tipem jest odwiedzanie profili z hashtagami, które Was interesują, które są związane z tym, co robicie, tak? Czyli na przykład, teraz dajcie mi znać, czy mnie nie wywala, czy mnie widać dobrze, znaczy czy widać ekran? Widać. Dobra, tak. Więc tak, powiedzmy, że moją na przykład grupą docelowo, na przykład powiedzmy tutaj będą instawsazówki, na przykład teraz już, żeby tak nie kombinować. I ja sobie na przykład wyszukuję w ostatniej tutaj zakładce i wtedy, kiedy przeglądam sobie profil, to daję wartościowy komentarz. Daję wartościowy komentarz w mojej grupie docelowej. Czyli na przykład powiedzmy, jeżeli na przykład Patrycji jest powiedzmy mama i syn, jest taki, jest powiedzmy hashtag, tak, i jest to powiedzmy z grupy docelowej. I ja na przykład wchodzę sobie, tak jak mówię, tutaj w ostatnie i komentuję zdjęcie wartościowo, tak, czyli komentuję nie jakieś serduszka, nie jakieś buziaczki, bla, 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 tylko rzeczywiście poświęcam ten czas na to, żeby przeczytać dany post i napisać wartościowy komentarz. I też, uwaga, robię to nie tylko na kontach, które są związane z moją grupą docelową, ale też na przykład na większych kontach, bo wtedy, jeżeli na przykład wejdę sobie na przykład na większe konto, powiedzmy, nie wiem, Ewa Chodakowska na przykład, dajmy na to, już tak przykładowo lecę, to ona ma wiadomo zaangażowaną mega społeczność, tak? Zobaczcie, ma tyle komentarzy. I w momencie, kiedy on pisze jakiś post albo jakaś inna osoba, która Wam się podoba, którą obserwujecie, to ja zostawiając wartościowy komentarz, jak to wygląda u mnie i tak dalej, to te osoby, które są u niej na koncie, one widzą mój komentarz, a przez to, że ja mam fajne profilowe, w sensie, że jest widoczne i tak dalej, że ja na nim jestem, że się wyróżnia, to te osoby często wchodzą do mnie i tak wiele razy miałam, kiedy na przykład osoba mnie akceptuje, znaczy zaczyna mnie obserwować i ja piszę do niej wiadomość, hej, dziękuję za follow, powiedz mi, jak do mnie trafiłaś i tak dalej. I wtedy ona mi na przykład pisze, że albo z TikToka, albo przez jakiś hashtag, albo właśnie przez to, że skomentowałam post jakiejś innej osoby, tak? Więc też, tak jak właśnie Patrycja mówiła, ja nie stricte wchodzę do tej osoby, ale ta osoba mnie zauważa poprzez to, że ja skomentowałam komuś post, a ta osoba tą osobę obserwuje. Więc to jest też mega, mega fajny sposób. Zostaw 3 komentarze u osób, które są najbardziej aktywne na Twoim koncie i odwiedzaj osoby, które obserwują Ciebie i wchodzą na Twoje relacje. Więc to też nie może być tak, że my na przykład będziemy oczekiwać, że ludzie będą do nas wchodzić, komentować i tak dalej, gdzie my tylko zostawiamy lajki albo jakieś durne komentarze pod kątem na przykład, nie wiem, jakiś emotikonek, tak? Bo te komentarze w ogóle nic nie wnoszą. Więc w momencie, kiedy na przykład osoby u Was się angażują, czy reagują na Wasze story, to też ja wchodzę do takich osób, zostawiam zawsze komentarze, zawsze reaguję na story i też uwaga, robię to z obserwującymi, którzy do mnie wchodzą, którzy oglądają moje relacje, żeby też wiedzieli, że ja gdzieś tam się tymi osobami interesuję, bo to są osoby, które mnie oglądają na co dzień. I kolejnym takim punktem jest dodawanie Instastory. Nawet jeżeli nie masz ochoty mówić, to napisz, to możesz po prostu napisać, przywitać się z danymi osobami, żeby te osoby wiedziały, że też jesteś, bo jeżeli na przykład będziemy
będziemy dodawać Instastory na przykład przez cały tydzień, a potem przez 2 tygodnie nic, no to to jest bez sensu, tak? Więc lepiej na przykład ograniczyć do tych kilku klatek, żeby to też nie było tak, że jest mówione nie wiadomo ile, że jest 20 klatek, bo wiadomo, że tyle osób nie zawsze chce to oglądać, bo to jest to dla ludzi nudne, ale jeżeli na przykład będziemy kilka klatek codziennie wrzucać, to te osoby przyzwyczajimy po prostu do tego, że my coś wrzucamy i te osoby będą czekały, tak jak ja zaczęłam wrzucać codziennie afirmacje i piszą mi osoby, że one codziennie czekają na to, aż ja to wrzucę, bo oni już się do tego przyzwyczaili, tak? Więc wy możecie robić cokolwiek innego, jakąś się fajnie widać z tymi obserwującymi, tak? Po prostu cokolwiek, coś, co jest waszego, z czym się utożsamiacie, ale te osoby będziecie do tego przyzwyczajać, że wy jesteście. Co na Insta Stories? Niech odbiorca ma wrażenie, że ogląda po prostu serial, tak? Czyli jeżeli wstajemy, na przykład pijemy jakąś kawę, że odsuniemy żaluzję, że wychodzimy na spacer, dołączamy do Zooma czy do jakiegokolwiek innego projektu, że na przykład używamy produktów na przykład swojej firmy, że idziemy do pracy, że działamy pomimo tego, że mamy na przykład pracę, że mamy obowiązki i tak dalej, że zawsze gdzieś tam mamy czas na to, żeby rozwijać się, tak? Żeby próbować nowych rzeczy, ale że również też jesteśmy ludźmi i po prostu mamy swoją codzienność. I tutaj na przykład pokażę Wam na moim przykładzie, gdzie na przykład ja tutaj mamy te pierwsze zdjęcie, to jak się witam, że właśnie na przykład mam, tam pisałam akurat o tym, że ja sobie zapisuję w notatniku różne rzeczy z rana, potem mam właśnie jakąś afirmację, potem mam coś z TikToka i ja ogólnie mam taki trik, że jak wrzucam ogólnie jakiś post, to tutaj na przykład miałam pytania, na które warto wypowiedzieć na głos, to przed dodaniem tego posta zadałam pytanie. Tak, zadałam pytanie, jakiś tam ogólnie taki wstęp do tego, co rozwinęłam w poście. Potem jakaś moja codzienność z jedzenia, jakieś tam pazurki i tak dalej. I dalej, na przykład widzicie, nie wrzucam ciągle siebie na przykład, nie? Tylko kombinuję po prostu jakąś storkę, jakiś cytat na przykład. Tutaj właśnie na przykład, gdzie byłam wieczorem. Takie różne rzeczy, które rzeczywiście miałyby zainteresować. I tutaj na przykład na ostatniej klatce macie nowy post i ten post był na przykład o przekonaniach. I powiedzmy te pięć klatek wcześniej ja stworzyłam po to, żeby tak jakby zachęcić do tego, żeby ludzie na ten post weszli. Bo to co z tego, że my wrzucimy, o nowy post, no i co? No nic, bo musimy tych ludzi zaangażować do tego, żeby oni w ten nowy post weszli. Więc w momencie, kiedy ja tutaj napisałam o przekonaniach, więc tutaj zaczęłam mówić, tak, czym są przekonania, że dlaczego na przykład ludzie są tacy i tacy, czym się to różni, a dalszy temat rozwinęłam w poście, na przykład, na który was zapraszam, tak? Więc to ludzi też bardzo ciekawi, więc też na tym zaczęłam opierać swoje dodawanie postów. Widziałam, że zaangażowanie naprawdę bardzo fajnie wtedy wzrosło. Dobry post powinien zawierać chwytliwy tytuł, przywitanie, treść, call to action, czyli inaczej wyzwanie do działania, za chwilę pokażę Wam przykłady, odpowiednie hashtagi i uwaga, uporządkowaną treść, czyli nie piszemy ciągiem, tylko zostawiamy odstępy, robimy akapity, ponieważ jest to bardziej widoczne i jest to estetyczne. I teraz zobaczcie, przykład u mnie, jest to wszystko zlane, wszystko w ogóle wygląda taki miszmasz, no ale wiadomo, uczyłam się, to było już jakiś dłuższy czas temu. I teraz tutaj, uporządkowaną treść, mam call to action, czyli na przykład powiedzmy, mam tutaj opisany post, tak, i w moim call to action w tym momencie jest na przykład, a ty z czego jesteś najbardziej dumna w tym roku? I teraz odpowiednie hasztagi, tak? Czyli ja nie wpisuję hasztagów, byleby je wpisać, tylko rzeczywiście wpisuję hasztagi, które są dostosowane do mnie, do tego, co ja mam w tym poście i do tego, jaki temat gdzieś tam tutaj zawarłam. Call to action przykłady. Na przykład zostaw serduszko, jeśli to było dla Ciebie wartościowe i zapisz post na później. Obserwuj po więcej. Wyślij ten post osobie, która powinna to przeczytać lub oznacz ją w komentarzu. Jakie są Twoje refleksje w tym temacie? Napisz w komentarzu. I teraz, wiem, że są osoby, które na przykład mówią, polub ten post, zapisz ten post, napisz komentarz, udostępnij. Ludzie wariują, bo tak naprawdę wymagacie od nich za dużo, tak? Więc jeżeli na przykład powiedzmy macie jakiś cytat, to na przykład powiedzmy możemy napisać, udostępnij ten post, żeby na przykład dotrzeć do większej liczby osób, albo udostępnij ten post, żeby na przykład pomóc osobom, która powinna to przeczytać, albo na przykład zapisz ten post na później, żeby móc do niego zawsze wrócić. Jeżeli na przykład, nie wiem, macie jakąś refleksję na przykład w danym poście, to możecie zapytać, a co ty myślisz w tym temacie, albo napisz, jakie jest twoje wrażenie po przeczytaniu tego, tak? Więc żeby rzeczywiście też nie bombardować ludźmi nie wiadomo czym, żeby oni mogli po prostu rzeczywiście skupić się na tym, czego wy konkretnie od nich chcecie.
Kreatywne story możecie robić nie tylko poprzez Canva, poprzez różne aplikacje typu Mojo czy Insta Stories, ale również wykorzystywać po prostu Instagram. I tak jak ja tutaj na przykład, to zdjęcie, które wrzuciłam, to jest zrobione po prostu przez Instagram, tak? Które utworzyłam poprzez to, że na przykład jak wchodzicie sobie na Instagram i na przykład ja zawsze jak udostępniam w ogóle swoje zdjęcie, to swój post, to wtedy tutaj jak mamy te trzy, że tak powiem, ikonki, serduszko, tą chmurkę i ten samolocik, to wtedy ja sobie to udostępniam od razu w relacji, sobie to zmniejszam zawsze na prawą stronę, bo wtedy jest tak, że ta osoba jak klika nawet przesuń, to wtedy ona kliknie w ten post, ale tu jest taka fajna opcja, że jak sobie wejdziecie u góry w tą trzecią ikonkę, zaraz za tymi literkami, to możecie dodać, uwaga, zdjęcie z galerii, tak? I na przykład ja w tym momencie sobie weszłam wtedy w, ja mam tego sporo, więc czekajcie, zanim ja się dokopię, ale tak już Wam pokażę na tym przykładzie, żeby było szybko, a nie, to nie tu, to będzie wcześniej. No nieważne, no po prostu teraz dam coś, o tak, o, niech będzie to już przykładowo. I ja sobie mogę bazować na przykład zdjęciami, tak? Mogę zrobić sobie sama kolaż, mogę powiększyć, mogę zmniejszyć, mogę na przykład zmienić sobie, powiedzmy, o tutaj, na przykład kształt tego zdjęcia, tak? Więc mogę sobie naprawdę kombinować niesamowite rzeczy. I tutaj, jeżeli podchodzę sobie w literki, mogę sobie zrobić kropeczki, mogę sobie zrobić linię na przykład, tak? I przez to na przykład gdzieś tam to oddzielić, mogę to powiększyć. Więc tutaj naprawdę macie mnóstwo takich opcji i tylko musicie po prostu popróbować, bo ja nauczyłam się tego poprzez próbowanie. Jak sobie na przykład klikniecie w ogóle nawet na tekst, to tutaj macie, wiadomo, różne czcionki, ale tutaj jak macie na u góry te ikonki, jak sobie klikniecie na tą paletę barw, że tak powiem, to tutaj możemy wybrać sobie oczywiście paletę z tych, które mamy, że tak powiem, dostępne, ale jak sobie klikniecie tą pipetę, czyli tutaj w lewo, to możecie tak jakby dostosować sobie zdjęcie znaczy kolor z waszego zdjęcia, tak? Więc to jest niesamowite, dlatego dużo osób się pyta, jak ty masz takie spójne, no bo ja gdzieś tam bazuję na tych kolorach, które mam gdzieś tam na zdjęciu. Dobra, czekajcie, przejdę dalej. I tutaj mam właśnie pokazane mniej więcej, jak ja to robiłam poprzez Instagram, tak? Czyli nie wysilałam z jakimiś aplikacjami, ale robiłam to ogólnie na Instagramie. I tutaj jak możecie wybrać swoje kolory, czyli jak stworzyć taki spójny fit, to w momencie, kiedy wpiszecie sobie właśnie Canva Palette Generator, ja to Wam wrzucę za chwilę na czat, żeby teraz po prostu nie przedłużać, to tutaj wrzucając swoje zdjęcia albo po prostu używając demo zdjęć, możecie wybrać sobie różnego rodzaju kolory, którymi potem możecie się sugerować, znaczy kierować w tworzeniu grafik, czy po prostu tworzeniu napisów, ale to już jest taki gdzieś tam poziom dla osób, które chcą robić te grafiki, więc po prostu na razie Wam to wrzuciłam, żeby Wam powiedzieć, że jest taka możliwość, więc dla osób, które będą chciały, żebym jak to zrobić, to Wam nagram filmik po prostu, bo tutaj już nie miałam takiej możliwości, bo nie chcę, żeby mnie znowu wywaliło, ale głównie chodzi o to, że te wszystkie kolory, które ja mam tutaj na Instagramie, to są właśnie gdzieś tam wybrane poprzez to, że ja stworzyłam sobie taki fit i ja tak jak tutaj na tych wszystkich trzech kolorach bazuję, tak tutaj Wy możecie stworzyć sobie własny kolor poprzez ten, chociaż czekajcie, może akurat będzie mi łatwiej. Wejdę sobie tutaj Canva, żeby Wam to pokazać. I teraz zobaczcie, tutaj możemy załadować, że tak powiem, swoje zdjęcie. Weźmy pierwsze lepsze, żeby nie było. I widzicie, na podstawie tego zdjęcia pokazały mi się kolory, które będą pasowały. I teraz jak te kolory możemy wykorzystać? Ponieważ tutaj macie hashtagi, tak? I ten hashtag to jest tak jakby nazwą tego koloru. W momencie, kiedy sobie wejdziemy na przykład tutaj na Canwę, jak sobie wejdziemy na przykład na Canwę i będziemy sobie szukać, powiedzmy, jakiegoś koloru, tak? Żeby to było spójne, to tutaj, jak mamy opcję kolor, to nie musimy tak jakby wpisywać i szukać, jaki to był kolor, tylko po prostu wklejamy i to pojawia nam się ten kolor, który gdzieś tam był kolorem naszej marki. Możemy to sobie zapisać na notatniku, możemy to sobie zapisać gdziekolwiek, gdzie będzie to mam, że tak powiem, przy Was, żeby to było po prostu. Ja wykorzystuję tylko Canva, więc dlatego na Canva Wam pokazuję, ale jeżeli będziecie mieli inne na przykład, inne aplikacje, to też możecie bazować na tym właśnie, że sobie stworzycie kolor i po prostu na tych kolorach bazujecie. Czekajcie, wrócę dalej. A jeżeli na przykład nie macie, powiedzmy, tutaj swojego
swojego zdjęcia, tak? Znaczy to możecie po prostu sobie wygenerować po prostu inny, że tak powiem, demo zdjęcie i możecie wtedy sobie po prostu poszukać kolory, które Wam po prostu się podobają, tak? Więc to jest naprawdę fajna strona, możecie dzięki temu stworzyć spójny fit, możecie stworzyć właśnie, jakby stworzyć jakiś grafiki czy jakieś cytaty, to wykorzystując właśnie te kolory, żeby to było gdzieś tam spójne, żeby to miało, że tak powiem, brzydko ręce i nogi. Co dalej jeszcze na sam koniec? Co jeszcze? Też fajną opcją jest to, że możemy wrzucić link na Instastory, czyli nie musimy 10 tysięcy obserwujących, tak jak powiedzmy to było kiedyś, ale jeżeli na przykład macie produkty, bądź na przykład chcecie opowiadać o jakimś produkcie albo o czymkolwiek, co ma na przykład link, co ma na przykład, nie wiem, czy to dostęp do waszego sklepu, czy do waszej strony, to w momencie, kiedy sobie tutaj wejdziecie na Insta, na tworzenie na przykład relacji, powiedzmy, już dajmy na to, że niech będzie to tutaj, i sobie weźmiemy suwakiem tak do góry, to nam się pojawiają różne opcje, tak? Czyli wiadomo, wzmianka, czyli możemy kogoś wspomnieć w tym story, więc ktoś to zobaczy, to nasze story. Możemy zadać pytanie, czyli na przykład powiedzmy tutaj, nie wiem, a ty wolisz na przykład to czy to, na przykład, tak? Albo powiedzmy jakiekolwiek inne pytanie i tutaj będzie można na nie odpowiadać. Możemy zrobić ankiety, więc wiadomo, tu ankietę, no to ten temat znacie. Możemy stworzyć suwak, tak? I tutaj też możemy zadać różne pytania, na przykład jakąś skalę i też ludzi zaangażować, żeby reagowali nam na to story. Możemy zrobić quiz, czyli na przykład, nie wiem, powiedzmy twoja ulubiona, nie wiem, potrawa na przykład, tak? I tutaj na przykład piszemy różne opcje, i te osoby na przykład głosują, tak? I dzięki temu powiedzmy też budujemy zaangażowanie i możemy stworzyć, uwaga, właśnie link. Czyli na przykład powiedzmy, nie wiem, nasza Monia specjalistka opowiada o jakimś produkcie, tak? I mówi, że na przykład to działa tak i tak. I na przykład tutaj w tym momencie ona może sobie wkleić powiedzmy ten link i możemy dodać tekst naklejki, czyli na przykład powie na przykład więcej informacji na przykład, tak? I tutaj w tym momencie pojawia nam się ten link i dana osoba może sobie w niego kliknąć i przejdzie nam do naszej strony. Więc ja myślę, że z takich podstaw to chyba na tyle. Czy macie co do tego jakieś pytania? Bo ja wiem, że jestem szybko, ale też nie chciałam Was dłużej trzymać, bo i tak jesteśmy już godzinę, więc na ten moment czy macie do tego jakieś pytanka? Dajcie znać, bo Paulinka jest jeszcze dla Was, także możecie teraz jak najbardziej korzystać. Dobra, to ja rozumiem, że pytań nie ma. Wszystko było? No to super, no to idealnie. Dziękuję Ci bardzo, Paulinka. Jak będziesz miała kiedyś czas, to koniecznie szkolenie z Lightrooma. Koniecznie, koniecznie, koniecznie. Dzięki Wam wszystkim serdecznie. Szykujemy się ostro do bootcampu. Możliwe, że w następnym tygodniu jeszcze będzie jakiś taki całozespołowy Zoom. A tak, już święta, no ja jeszcze nie będę nikomu nic życzyć. Jeszcze będziemy mieć raczej okazję. I później lecimy ostro z bootcampem, także już możecie na niego ostro rekrutować. Teksty, skrypty będziecie też na dniach jeszcze dostawać. Trzymajcie się cieplutko, dzięki wielkie i już nie mogę doczekać się Waszych storek i Waszych materiałów, które będziecie wrzucać na Instagramie. Trzymajcie się i dzięki, Paulinka, jeszcze raz. Pa, pa. Buźka, pa. Pa.